Dzisiaj zrobimy taki już przepis na zimę, a mianowicie cukinię w zalewie octowej. Także do tego celu będzie nam potrzebne 7 słoików półlitrowych, bo z tych proporcji, co tutaj mam, powinno wyjść 7 słoiczków. Także potrzebujemy 2 kg małej cukinii. Jak nie mamy swojej, no to trzeba się już tutaj posilić jakimś cukinią sklepową. Ja tutaj akurat kupuję z farmy świętokrzyskiej, bardzo dobre, ekologiczne mają produkty, także akurat ja zakupiłem takie. Jak mamy swoją, to wiadomo, najlepiej mieć swoją. Także 2 kg małej cukinii, 3 czerwone papryki, 2 cebule, szklanka cukru, 3/4 szklanki octu. Ja tutaj mam, proszę Cię tutaj nie sugerować, napisem octu jabłkowy. Dam go troszkę może więcej, bo nie będzie taki ostry jak taki typowo sklepowy, bo tu jest octu akurat naturalnie robiony. Do tego 1,5 łyżeczki curry i 1,5 łyżki cukru. Także ja zabieram się za krojenie. Nasze cukinie odkroimy końcówki. Możemy je środkować. Ja lubię kroić, to sobie pokroję w paseczki. Cebulę kroimy w piórka i paprykę kroimy w paseczki. Także ja zabieram się za krojenie i zaraz robimy dalej. Także cebulkę mamy załatwioną. Biorę się za resztę. Można, wiadomo, ją środkować na środkownicy, ale jako że mi krojenie tym nożem sprawia ogromną frajdę, po prostu i pokroję nożem. Z tą frajdą krojenia to troszkę mi poniosła fantazja łańska, bo to można sobie pokroić, ale nie da kila cukinii. No ale to już abstrahując z tego, teraz to wszystko pasuje w jakimś dużym pojemniczku, wszystko razem wymieszać i posypać to wszystko solą. Jak posypiemy solą, wymieszamy, wstawiamy do lodówki na jakieś 2 godzinki, żeby nam dusiło po prostu sok. Jeszcze bym zapomniał, co do solenia. Używajmy dobrej soli, nie kupujmy tych morskich. Teraz może mamy zanieczyszczone. Kupmy naszą polską sól kłodawską z Kłodawy, która jest bardzo dobra. Dajemy 1,5 łyżki. Ma dużo minerałów. Także nie jakieś himalajskie, które możemy się naciąć i kupić po prostu zwykłą naszą sól. Miejmy nadzieję, że kłodawską, bo barwioną. Także tutaj odnośnie soli jeszcze. No, wymieszać taką ilość w takiej niedużej misce to jest nie lada wyzwanie, no ale jakoś się udało. Także to stawiamy do lodówki na około tam 2 godziny, może troszkę nawet krócej. I zajmiemy się później zalewą. W międzyczasie tu już mam praktycznie 2 godziny naszą sałatkę w lodówce. W międzyczasie teraz zrobimy zalewę. Tak jak mówiłem, 3/4 szklanki octu. Jak mamy sklepowe, dodamy 3/4, ja dam troszkę więcej z tego względu, że mam octu zrobiony. On nie ma takiej już mocy jak ten octu ze sklepu, ale jest 100 razy zdrowszy. Także tutaj prawie całą szklankę octu wlejemy do naczynia. Do tego sypiemy szklankę cukru i na koniec 1,5 łyżeczki przyprawy curry. Jak ktoś nie lubi, no to możemy zrobić inaczej. Taki jest przepis, ja tak robię akurat, jak jest w przepisie. Tutaj naszą zalewę musimy doprowadzić do dłużenia. Rozpuścimy cukier. Naszą sałatkę w międzyczasie możemy jeszcze przemieszać. Mikstura nasza jest już rozpuszczona, wlejemy wszystko do sałatki, przemieszamy i będziemy pakować. U mnie ta mikstura, jak było widać, wyszła ciemna. A to z tego względu, że użyłem, tak jak było widać wcześniej, cukier kokosowy. Także on ma taki kolor, akurat nie jest to jakiś karmelizowany cukier, tylko tak po prostu
wygląda. Także wszystko teraz przemieszamy naszą zalewą słodko-kwaśną. Wedle przepisu, który wszyscy tak zachwalają, powinno nam wejść 7 soliczków, tak jak mówiłem, pół litrowych. Ja tutaj jeszcze przygotowałem w razie W jeszcze jeden, akurat jakby zostało troszkę w ramach spróbowania. Jak wszystko zapakujemy do słoików, pasteryzujemy to od momentu zawrzenia 10 minut w garczku, tam 3/4 garczka wypełnionego wodą. Wiadomo, na dno dajemy jakąś tam ściereczkę. Ja będę to pasteryzował w piekarniku. Rozgrzeję piekarnik do 130 stopni. Wsadzę to wszystko wcześniej. I z 10 minut będę to pasteryzował. Wiadomo, że temperatura będzie mniejsza w słoikach. To przez to się ustawia 130 stopni. Także 10 minut i później zostawię to w piekarniku do stygnięcia. Nie będę się bawił z wodą. Dużo tak rzeczy pasteryzowałem. Wszystko fajnie się trzyma, także nie ma problemu, nie trzeba się bawić z tą wodą, z obracaniem cudawianki. Także tutaj można też zrobić w piekarniczku i też jest elegancko. Bo będziemy wszystko przekładać do tych słoików. Mam nadzieję, że nakrętki będą w miarę jakościowo dobre, bo ciężko kupić czasem dobre nakrętki. Trzeba będzie to dopychać ręką, ale to nie ma problemu w takiej kwestii. Jak widać, fajnie nam sok puściła cukinia. Zobaczymy, że to się ten słoik wyjdzie. No, myślę, że nawet może być więcej. Szczerze powiedziawszy, tam zbytnio nie ważyłem tej cukinii. Przewiduję, że było troszkę więcej jak 2 kilo. Trzeba patrzeć, jak się kupuje na z tej farmy świętokrzyskiej, bo są różnie te pakowane. Minimum tam jest pół kilograma, ale czasem może trafić, że jest prawie kilo. Także można sobie poprzepatrywać te paczuszki i kupić większą ilość za tą cenę, która jest podana. Tak jak widać, przepis się sprawdził. Wyszło 7 słoiczków, także teraz nakręcam piekarnik, rozgrzewam i pasteryzujemy. Dzisiaj trzymałem w piekarniku 15 minut, miałem ustawione na 130 stopni. Teraz tak jak tak nasza sałateczka wygląda, zostawimy do stygnięcia w piekarniku i mamy surówkę, czy taką sałatkę na zimę już gotową.